Rozwiąż układ równy. Mamy przed sobą kolejny układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi. Jak mówiliśmy w filmie poprzednim, rozwiązania każdego z tych równań to są współrzędne punktów na płaszczyźnie w przestrzeni. Czyli rozwiązania tego układu trzech równań to są współrzędne punktu, który jest przecięciem trzech płaszczyzn. A więc będziemy rozwiązywać ten układ równań metodą eliminacji, czyli przypomnę, musimy wybrać sobie jedną ze zmiennych, którą za pomocą dodawania i odejmowania równań stronami będziemy eliminować z pozostałych równań. Może tutaj wygodnie będzie wybrać nam zmienną z w równaniu trzecim. No, czyli przepiszmy sobie może równanie trzecie tutaj, czyli 3x plus y minus z równa się 3. I to równanie pomnożone być może przez jakieś liczby będziemy dodawać i odejmować od równania 1 i 2, aby wyeliminować zmienną z. Przepiszmy równanie pierwsze. X plus 2y plus 5z jest równe minus 17. Zauważmy, że jeżeli równanie, to nasze zielone równanie, pomnożymy przez 5, to będzie minus 5z. I wobec tego, jeżeli dodamy to pomnożone równanie do równania pierwszego, z nam się zredukuje. Czyli pierwsze równanie mnożymy przez 5, i przepiszmy je pomnożone przez 5 tutaj, czyli 5 razy 3x, czyli 15x plus 5y minus 5z równa się 15. Teraz, jeżeli dodamy stronami te równania, to otrzymamy 16x plus 7y i właśnie z nam się zredukują, równa się minus 17 plus 15, czyli minus 2. Teraz zajmijmy się równaniem drugim. Równanie numer 2, czyli 2x minus 3y plus 2z równa się minus 16. Teraz tu mamy 2z, zatem równanie nasze zielone musimy pomnożyć przez 2. Więc jeżeli je pomnożymy przez 2, to otrzymamy 6x plus 2y minus 2z równa się 6. I znowu dodając stronami pozbywamy się z. Czyli 2x plus 6x, czyli 8x minus 3y plus 2y, czyli minus y równa się minus 16 plus 6 minus 10. Czyli otrzymaliśmy dwa równania, w których występują tylko dwie niewiadome x i y. Ponownie, jeżeli równanie niebieskie pomnożymy przez 7, to współczynnik przy y będzie minus 7, czyli po lewej stronie tego równania będzie minus 7y. A tu mamy 7y, czyli znowu możemy je dodać stronami, pozbywając się w ten sposób y. Czyli mnożymy nasze równanie przez 7. Teraz 7 razy 8 to jest 56x minus 7y równa się 7 razy minus 10 minus 70. Dodajemy do siebie te równania. 16x plus 56x to jest 72x. Y nam się redukują i minus 2 minus 70, czyli minus 72. No, teraz dzielimy obie strony równania przez 72.
otrzymując po lewej stronie x, a po prawej minus 72 przez 72, czyli minus 1. W ten sposób otrzymaliśmy rozwiązanie, no kawałek rozwiązania x równe minus 1. Dobrze, teraz x równe minus 1 wstawiamy z powrotem do równania tego. Otrzymamy tak, 8 razy minus 1 minus y równa się minus 10. Czyli minus 8, przepraszam, minus y jest równe minus 10. Teraz dodajemy do obu stron równania 8. W ten sposób po stronie lewej zostajemy z minus y. Minus y minus 10 plus 8, czyli minus 2. Mnożymy teraz przez minus 1. I po lewej stronie otrzymujemy y, a po prawej 2. Czyli y jest równe 2. No i teraz mając x równe minus 1, y równe 2, wstawiamy te wartości do równania zielonego, co pozwoli nam obliczyć z. Czyli równanie zielone wygląda teraz następująco. 3x, czyli 3 razy minus 1, plus y, czyli plus 2, minus z jest równe minus 3, plus 3. Zatem minus 3 plus 2 minus z jest równe 3, czyli minus 3 plus 2 minus 1, minus 1 minus z jest równe 3. Do obu stron dodajemy 1. W ten sposób otrzymujemy minus z jest równe 4. Mnożymy teraz przez minus 1. I ostatecznie otrzymujemy rozwiązanie z równe minus 4. No i może sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście nasze równania są spełnione. Może zrobimy to tutaj na żółto. Czyli pierwsze równanie x, x, czyli minus 1, plus 2y, czyli plus 2 razy 2, plus 5z, czyli plus 5 razy minus 4. Czyli to jest minus 1 plus 4, czyli minus 3, przepraszam, plus 3, 5 razy minus 4, minus 20, czyli 3 minus 20, zatem minus 17. Pierwsze równanie jest spełnione. Drugie równanie, 2x, czyli 2 razy minus 1, minus 3y, czyli minus 3 razy 2, plus 2z, czyli plus 2 razy minus 4. Co daje nam? Minus 2, minus 6 i minus 8. Czyli minus 8, minus 8, minus 16. A więc drugie równanie jest spełnione również. I równanie trzecie, 3x plus y, czyli plus 2, i minus minus 4, minus z. Czyli to równa się minus 3 plus 2 i minus minus 4, czyli plus 4. Zatem minus 3 plus 6, czyli 3. I również trzecie równanie jest spełnione.
A więc rozwiązaniem tego układu równań jest trójka liczb x równe minus 1, y równe 2, z równe minus 4.